Są takie miejsca w Bielawie, gdzie to, jak one wyglądały, pamiętają już tylko ci najstarsi mieszkańcy Bielawy, co najgorsze, już ci nieliczni. Coraz więcej ich odchodzi. Te miejsca zapadły w ich pamięci i możemy je poznać dzięki nielicznym fotografiom zachowanym lub tak jak mówię, to, co oni nam przedstawiają, ci najstarsi mieszkańcy. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy, tuż po 45 roku dostała taką nazwę marszałka Michała Roli Rzymierskiego, później Ernsta Telmana, obecnie 3 maja. Może ty powiesz, jak w tym okresie przedwojennym te ulice się nazywały? Początkowa ulica nazywała się Wepszulstrasse, ulica Szkoły Tkackiej. Dlaczego? Dlatego, że przy tej samej ulicy, troszkę u góry po lewej stronie przy numeracji 48, znajdowała się Szkoła Tkacka, która została później przeniesiona do budynków po dawnej fabryce Neugebauera przy ulicy Żeromskiego. Później ta ulica tutaj została zmieniona na ulicę, na nazwę Eduard Wagner Strasse. A to się wzięło z tego, że przy tej ulicy mieszkał człowiek, bielawianin, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Północnej. Tam zdobył majątek i w testamencie zapisał ogromny majątek dla gminy bielawskiej. I to były potrzebne pieniądze w czasie, kiedy Bielawa przeżywała, tak jak zresztą cała Europa, ogromną recesję, inflację w latach 20. i te pieniądze się przydały na ratowanie sytuacji ekonomicznej miasta. Eduard Wagner Strasse, czyli ulica Eduarda Wagnera. Większość, można powiedzieć, że wszystkie te nasze filmy, które staramy się Państwu pokazać, mają taki jeden wspólny wątek. Opowiadając, mówimy zawsze, widzicie Państwo tu za nami ten obiekt. To jest pierwszy z tej naszej serii, gdzie nie ma tego obiektu. Oczywiście będziemy mówić też o takich miejscach, które zapadły w tej pamięci. Co za naszymi plecami kiedyś stało? W dawnych czasach to miejsce, ten pusty plac przed budynkiem ulica 3 Maja 17, stała gospoda Zum Kronprinz, tłumaczona gospoda pod księciem lub gospoda pod następcą tronu. Gospoda była prowadzona w najwcześniejszych latach przez znanego nam gastronoma Józefa Schweidlera. To jest XIX wiek. Później był niejaki Krautwald, którego imienia możemy tylko wnioskować po literze inicjał H. No i nowy właściciel Adolf Bauch, to jest ten właściciel, który już prowadził tą gospodę do czasów, do lat 40., do czasów II wojny światowej. Z tych opisów, które można doczytać w tych Twoich książkach o gospodach, świetnie ta gospoda jest opisana, że ludzie, którzy przechodzili do tej gospody, mieli niesamowity widok na górę parkową. No, dzisiaj ktoś, kto by tu stanął, to sobie pomyśli, no jaki widok. Musimy wziąć pod uwagę, że cała ta zabudowa, którą tu widzimy dzisiaj, ulica 1 Maja, że nie było wtedy tych budynków. To było pole. Akurat patrzę w stronę ulicy Parkowej, Góry Krasnoludków i widzę coś, co dawniej nie było, czyli tak, sklep wielkopowierzchniowy, budynki przy ulicy 1 Maja, budynki przedwojenne, które były wybudowane w latach 20. i 30. przez naszego ulubionego architekta i budowlańca Emila Werlera.
No i z tyłu widzę budynek z lat, osiedle 25-lecia, tak? Z lat jakich? 80. Tak, no, końcówka 70., 80. I taki, powiedziałbym, architektoniczny i chronologiczny miszmasz. Przedwojenne, powojenne i wczesne lata 80. Tych budynków nie było. I rzeczywiście z tarasu widokowego tej gospody można było widzieć górę parkową w całej praktycznej jej okazałości. Tuż za gospodą znajdowały się pola uprawne jeszcze, także to musiał być piękny widok. Ale też ci, którzy będą chcieli się przespacerować tą ulicą, mogą zwrócić uwagę nawet po samej numeracji budynków i zobaczyć, jak dużo budynków brakuje na tej ulicy. Szczególnie na przykład po stronie, gdzie jest skwer Eleni, kilka budynków nie ma. Zabudowa bardzo się zmieniła, dosyć dużo budynków zostało wyburzonych. W tym miejscu, o którym mówimy, stały dwa budynki, gospoda i jeszcze jeden. Ale gospoda, myślę, że też jak wiele tych gospód naszych w Bielawie, tych przedwojennych, w dobrym punkcie była też ulokowana. Gospoda była chyba w bardzo dobrym punkcie, ponieważ znajdowała się na styku dwóch światów. Małej strony, Kleine Seite, i dużej strony. Bielawa się dzieliła zawsze na dwie strony, wiejską, tą małą i tą miejską. Łącznikiem oczywiście były mostki na potoku Bielawica i to, co wspominasz tutaj, mnóstwo tych takich domków znajdujących się tuż nad potokiem, na skwerze dzisiaj Eleni, nie istnieje. Między tymi domkami znajdowały się mostki. Te mostki łączyły dwa światy, te mostki łączyły rzemieślników z jednej strony i z drugiej strony. Ludzie przechodzący do piekarza, do szewca, do krawca mogli wstępować do tej gospody. Mostki małe do takiego przemieszczania się pieszego, ewentualnie jakichś ręcznych wózków. Tych większych mostów trochę mniej było już do tego transportu, takiego większego kołowego. Gospoda niestety nie przetrwała do naszych czasów. Zachowały się tylko jedno chyba tylko zdjęcie. Zdjęcia jakieś zrobione z wieży kościelnej. Myślę, że ci powojenni mieszkańcy Bielawy nie pamiętają też tej gospody. Powiedziałeś, że znikają te budynki. Znikały zaraz po wojnie. Te budynki znikały ze względu na to, dzień dobry, że były potrzebne materiały budowlane na remont tych budynków, gdzie mieszkali ludzie. I często te małe budynki, opuszczone, niezamieszkałe, traktowano jako magazyn części zamiennych, części materiałów budowlanych do naprawy innych budynków. Ale wcześniej przed tym materiałem przeanalizowaliśmy sobie tutaj przy tej ulicy jeszcze ten budynek, który prawdopodobnie zniknął przed wojną. Sam zauważyłeś na zdjęciu gruzowisko i brak budynku, o którym nie wiedzieliśmy, tak? Też ciekawa sprawa, że z czasów niemieckich też zniknął budynek. Pytanie, w jakich okolicznościach? Wypadek, wybuch gazu, zawalenie się z innych przyczyn, być może rozbiórka czysta. Tak, bo te tereny, z tego co, nie wiem, czy mam rację, cała ta parcela prawdopodobnie należała do Neugebauerów. Tak, tutaj się znajdujemy właśnie w tej części, ulica 3 Maja, to był świat budynków Neugebauera. Praktycznie każda parcela była własnością Neugebauera. Jeśli ta parcela zmieniała właściciela, to Neugebauer po prostu musiał sprzedać tą parcelę. Ale tutaj parcele Neugebauera królowały. Dużo informacji ciekawych możemy uzyskać również z tej prasy, tej poniemieckiej, która zachowała się. Na przykład Lange Bielauer Anzeiger, tak? Często były tam zamieszczane różnego rodzaju ogłoszenia, też mówiące właśnie o tych naszych gospodach. Coś może na temat tych ogłoszeń prasowych? To jest najlepsze źródło, jeśli chodzi o gospody i funkcjonowanie gospód, bo gospody reklamowały swoje atrakcje, czyli dobre jadło, dobry napitek, zabawy, dobrą muzykę. No i przede wszystkim widać, jaki właściciel wówczas funkcjonował w gospodzie, bądź gastronom dzierżawionej gospody. Tutaj niewiele wiemy o tych właścicielach. Wiemy, że ten ostatni właściciel, Adolf Bauch, wyjechał w 1946-1947 roku, trudno też powiedzieć dokładnie, z Bielawy i zmarł chyba w 1952 roku, dopiero gdzieś tam ileś lat po wojnie, ale nie wiemy wciąż wiele na temat tego właściciela.
Czy coś możemy powiedzieć na przykład na temat narodowości? Wielu tych dawnych gastronomów bielawskich była różnej narodowości. Oprócz tego, że to byli Niemcy, byli też Polacy, byli też Żydzi. Mhm. I myślę, że wyjazdy i koniec aktywności, no to był związany właśnie z objęciem władzy przez nazistów. Mhm. Powiem, że przed wojną były większe ruchy ludzi wyjeżdżających za pracą, niż nam się dzisiaj to wydaje. My się w czasach poprzedniego ustroju rozleniwiliśmy, bo nie było innej możliwości, jak siedzieć tu i na miejscu pracować. Przed wojną ludzie migrowali, wyjeżdżali za pracą. To było tak naturalne, że do Bielawy też często przyjeżdżali Polacy szukający pracy. Szukali pracy w rolnictwie, szukali pracy w budownictwie. Nawet odbywało się tu w Bielawie, w bielawskich kościołach niemieckich, msze po polsku. Także tych Polaków było sporo. Trudno też powiedzieć, który właściciel gastronom, właściciel gospody, dzierżawca był Polakiem, a który Niemiec, ponieważ te nazwiska często były tak spolszczone, że no, na tej podstawie ciężko powiedzieć, że to był Niemiec. Na przykład nazwisko Kubeczka, Superczyński, Badura. To są nazwiska przedwojenne, a bardzo po polsku brzmiące. Wiemy, że była migracja zarobkowa Polaków. Wiemy, że dużo Ślązaków po powstaniach śląskich przyjeżdżało na te tereny. Wiemy, że wcześniej po powstaniach wielkopolskich przyjeżdżali także tutaj Polacy z Wielkopolski. Także to był taki prawdziwy tygiel narodowościowy. No, jedyna część tej gospody, która zachowała się, w sumie nie część, bo to jest niezależny budynek, ale też należał do tej posesji, do gospody, to jest ten budynek o takim dziwnym kształcie, z tą przybudówką, gdzie właściwie, no może powiedzieć, co tam w tym budynku było? Budynek zbudowany ze względu na wąskość tam parceli z tyłu, ale budynek był prawdopodobnie wykorzystywany na służbówkę. Mogli tam mieszkać ci, co pracowali w tej gospodzie i temu służył zapewne, tak?